Cześć, witam wszystkich na kolejnych zajęciach online w Domu Kultury w Orzeszu. Dzisiaj zajęcia gitarowe. Porozmawiamy sobie o akordach w tonacji. Zajmiemy się na dzisiejszej lekcji tonacjami durowymi. Pierwszą otwierającą, jaką dzisiaj poznamy, będzie to tonacja C-dur. Tonacja C-durowa ma to do siebie, że nie występują w niej żadne półtony. Takie będą akordy, jakie dźwięki z podstawowych dźwięków ściągu muzycznego, które poznaliśmy na poprzednich zajęciach. Przypomnijmy. C, D, E, F, G, A, B. Akord trzeba będzie określić. Może być akord molowy lub akord durowy. W tonacji C-durowej występują tak samo akordy durowe, tak samo akordy molowe. Jak wygląda ciąg akordów w tonacji durowej? Pierwszy akord zawsze będzie akordem durowym. Drugi akord będzie akordem molowym. Trzeci akord będzie akordem molowym. Czwarty akord będzie akordem durowym. Piąty akord będzie akordem durowym. Szósty będzie akordem molowym. Siódmy będzie akordem zmniejszonym. Zagrajmy sobie teraz akordy z tonacji durowej. Pierwszy, otwierający, czyli C-dur. Drugi, D-mol. Trzeci, E-mol. Czwarty, F-dur. Piąty, G-dur. Szósty, A-mol. I siódmy, akord zmniejszony, który też poznaliśmy na zajęciach. B zmniejszone. Ten zestaw akordów tworzy tonację durową C-dur. Oczywiście w utworach nie trzeba używać wszystkich akordów z tonacji. Zależy to od wyrazu artystycznego i od potrzeb na daną chwilę. Decyduje o tym artysta. Tonacji durowych mamy 12 i w każdej tonacji durowej będzie taki sam ciąg akordów durowych i molowych. Czyli zależność pomiędzy nimi, niezależnie od tonacji, nie zmienia się. Durowy, molowy, molowy, durowy, durowy, molowy i akord zmniejszony. Zagrajmy sobie kilka akordów wybranych z tonacji C-dur i zobaczmy, jak brzmią w różnych konfiguracjach. Weźmy sobie C-dur, weźmy sobie G-dur i weźmy sobie A-mol. Tutaj łatwo było określić, jaka jest tonacja, ponieważ startowałem z C-duru i jakby od razu zasugerowałem C-dur. Natomiast w tonacji durowej, konkretnie scharakteryzowany do danego dźwięku, wcale nie musi wystąpić akord C-dur. Jeżeli zagram A-mol, G-dur i F-dur, wówczas nadal jestem w tonacji C-dur, natomiast w ogóle nie używam pierwszego otwierającego akordu. Brzmi to w ten sposób. Układy, wariacje akordowe, jak i progresja akordowa, tak jak wcześniej wspomniałem, zależy tylko i wyłącznie od zamysłu artystycznego wykonawcy. Przypomnijmy teraz ciąg akordów w tonacji durowej. Pierwszy akord durowy, niezależnie jaka to będzie tonacja. Drugi molowy, trzeci molowy. Kolejno dwa durowe,
molowy i akord zmniejszony. Pokażę teraz, jak wygląda akord zmniejszony. Może zastartujemy. Zagramy B zmniejszone. Układ palców. I gramy tylko środkowe struny, pomijając dwie skrajne E. Nie gramy pierwszej E1 i nie gramy szóstej E6. Jak określić, jaki akord w danym momencie gramy? Otóż z układu palców palec wskazujący i dźwięk, jaki on trzyma, określi nam, jaki to jest akord. Jeżeli tu mamy dźwięk B, po ułożeniu palców to będzie B zmniejszone. Jeżeli weźmiemy sobie dźwięk D na piątej strunie piąty próg i ułożymy identycznie palce do akordu, wówczas mamy B zmniejszone. Następnie mamy B z krzyżykiem, Następnie mamy D z krzyżykiem. Następnie mamy E zmniejszone. Później mamy F zmniejszone. Później mamy Fis zmniejszone. Później mamy G zmniejszone. Gis. I A zmniejszone. Zauważcie, że układ palców nie zmienia się. Zmienia się tylko i wyłącznie pozycja na gryfie. I przypomnę. Palec wskazujący w układzie akordu zmniejszonego, naciśnięty na danym progu, na danej strunie, określa, jaki to będzie akord. Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe, aczkolwiek jestem tego pewien, ponieważ przerabialiśmy to niejednokrotnie na naszych zajęciach. Do zobaczenia na następnej lekcji. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i trenujcie. Cześć!